Z wielką radością przyjęłam propozycję udziału w tym programie. Bardzo chciałam serdecznie pogratulować panu prezesowi Fundacji Lotto Milion Marzeń za ten pomysł, ponieważ ten pomysł jest mi, znaczy idea jest mi bardzo bliska. Ja już od dawna myślałam o tej młodzieży, która niechętnie bierze udział w zajęciach wychowania fizycznego, niechętnie bierze udział w zajęciach ruchowych. Wiele razy zastanawiałam się nad tym, jaka jest przyczyna. We Wrocławiu po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wyszłam z inicjatywą do Rady Miejskiej, żeby takie badania przeprowadzić we Wrocławiu. Jak to jest w tym Wrocławiu, skoro w Polsce jest tak źle, to jak jest u nas? Okazało się, że we Wrocławiu nie jest tak źle. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziło takie badania. Wydział Edukacji we Wrocławiu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Wydziałowi się bardzo spodobał ten pomysł, żeby właśnie wyjść w kierunku, podać rękę tej młodzieży, która nie ćwiczy. No i właśnie dowiedzieliśmy się o przyczynach, dlaczego ta młodzież nie ćwiczy i będziemy dalej podejmować działania. Ale ten program to jest taki program ekstra dla młodzieży. To jest taki zupełnie inny program niż wszystkie do tej pory, ponieważ młodzież nie będzie musiała, prawda? Nie będzie oceniana za to, jak wykonać te ćwiczenia. Będzie miała okazję ćwiczyć z mistrzami, ale to nie będą zajęcia takie, że będzie to udział w zawodach i trzeba będzie wygrać, prawda? My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, sportowcy oczywiście, startujemy w zawodach po to, żeby wygrać w zawodach. Ale mam nadzieję, że młodzież będzie miała szansę wygrać zdrowie, będzie miała szansę wygrać dobre samopoczucie, dobrą kondycję i będzie miała szansę wygrać wielką satysfakcję, że może ćwiczyć z najlepszymi sportowcami w Polsce. I mam nadzieję, że tylko się tego nie przestraszy ta młodzież, bo czasami się wydaje, że jejku, co ten sportowiec sobie o mnie pomyśli, prawda? Że no niestety, ja się chyba do sportu nie nadaję, wstydzę się czy coś takiego. Mam nadzieję, że te wszystkie nasze zajęcia, ja na przykład widzę tak te zajęcia, które sama chcę prowadzić, żeby to były właśnie zajęcia dla młodzieży na miarę ich możliwości, żeby nikt nie musiał się wstydzić, że nie potrafi czegoś zrobić, że on jest w czymś słaby. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby razem ćwiczyć, żeby naprawdę mieć przyjemność z samego ruchu, z samych ćwiczeń. Dziękuję bardzo pięknie. Mam nadzieję, że idea ta przyświeca.